Poniedziałek, 5 marca, Marta Padiuczenko. Witam i zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym wydaniu rozliczmy się. Mimo wszystko w Szokofi. Tkanina artystyczna. Przypominamy, że 30 kwietnia upłynie termin złożenia deklaracji podatkowych. Dzień otwarty w Zamojskim Urzędzie Skarbowym odbędzie się 10 marca. Niecałe 2 miesiące pozostały na rozliczenie podatku za 2011 rok. Termin złożenia deklaracji upłynie w tym roku 30 kwietnia. Pamiętajmy, że im szybciej to zrobimy, tym szybciej otrzymamy ze skarbówki ewentualny zwrot. A poza tym nie da się ukryć, że im bardziej będziemy zwlekać, tym w dłuższej kolejce postoimy. To jest najbardziej gorący okres, jeśli chodzi o składanie zeznań podatkowych. Minął właśnie termin przekazywania PIT-ów 11 podatnikom, więc podatnicy tutaj chcieliby skorzystać z ulg podatkowych. Dlatego to jest to okres największych kolejek w Urzędzie Skarbowym. Stąd jest taka propozycja, że niekoniecznie trzeba przychodzić do Urzędu Skarbowego, można zeznania wysyłać drogą elektroniczną. Dzień otwarty w Zamojskim Urzędzie Skarbowym zaplanowano na 10 marca tego roku. Podatnicy będą wówczas mogli uzyskać informacje na temat możliwości składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Urzędnicy pomogą też w sprawach związanych ze sposobem wypełniania zeznań rocznych, stosowaniem ulg i odliczeń. Od godziny 9 do 13 można przyjść do Urzędu Skarbowego w Zamościu. Można złożyć zeznanie podatkowe. Będzie można również uzyskać jakieś informacje na temat zeznania. Będzie można również uzyskać pomoc przy wypełnianiu zeznań podatkowych. Urząd Skarbowy w Zamościu zachęca do korzystania z możliwości wysyłania PIT-ów przez internet. Wysłanie zeznania podatkowego przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla podatnika miejsca. Do wysyłania najpopularniejszych zeznań podatkowych nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny i aby wysłać zeznanie podatkowe, trzeba tylko wejść na stronę Ministerstwa Finansów www.edeklaracje.gov.pl, wypełnić interaktywny formularz podatkowy i wysłać do urzędu. Jednocześnie informujemy, że w przyszłym roku planowane są zmiany w rozliczeniach podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje nam pewne zmiany w odliczeniach ulg. Prawdopodobnie ma zniknąć ulga z tytułu użytkowania sieci internet, no i ulga prorodzinna ma być zmodyfikowana. Więcej informacji uzyskają Państwo podczas dnia otwartego 10 marca w godzinach od 9 do 13. Kiedy poznasz historię Ewy, najprawdopodobniej inaczej zaczniesz patrzeć na siebie i świat, który Cię otacza. Tak promowała swoją książkę Agnieszka Monika Polak, autorka Mimo Wszystko. Spotkanie z Agnieszką Polak, autorką książki Mimo Wszystko, odbyło się w kawiarni artystycznej Szokofi w galerii handlowej Rewia Park w Zamościu. Na promocję książki Mimo Wszystko przybyło wiele osób po to, aby porozmawiać z autorką, a jednocześnie wysłuchać klasycznych utworów granych na fortepianie i skrzypcach. To nie jest fikcja literacka, że to jest fakt, że ja gram. I faktem jest również to, że książka jest rzeczywiście prawdziwa, książka jest prawdziwa, oparta na faktach, przedstawia prawdziwą historię prawdziwych kobiet żyjących w Polsce tu i teraz. Mimo wszystko to prawdziwa historia niepełnosprawnej kobiety, która zawsze sama boryka się ze swoimi problemami, mimo że wokół niej przewija się wielu ludzi. Problemów ma bez liku, lecz żadne nie są w stanie jej załamać. Stanowi przykład dla wszystkich, że w każdej sytuacji można nauczyć się czerpać radość z życia. Mimo tego, że jest osobą niepełnosprawną, w pełni sprawnie funkcjonuje w społeczeństwie, daje sobie radę, że mimo wielu problemów, jakie spotyka na swojej drodze, również daje sobie z tym wszystkim radę. A przede wszystkim jest tam niespodzianka pewna w książce. Jest tak ciekawa historia, która ją spotkała i podziela ona losy tych ludzi, którym też coś takiego się przydarzyło. Dodajmy, że Agnieszka Polak urodziła się w Lublinie, tam też ukończyła studia. Przez 3 lata aktywnie trenowała karate. Jak sama stwierdziła, ten sport i jego filozofia urzekły ją i zainspirowały do działania. Ślady tego dość wyraźnie odnajdujemy w książce Mimo Wszystko, która promuje pozytywne myślenie i rozwój osobowości.
zachęca do pracy nad sobą pod wieloma względami. Sława Lone zaprezentowała swoje dzieła w BWA Galerii Zamojskiej. Wystawa będzie czynna do końca marca. Otwarcie wystawy tkaniny artystycznej Sławy Lone odbyło się w BWA Galerii Zamojskiej. Artystka mieszkająca obecnie we Francji była obecna na wernisażu. Sława Lone urodziła się i wychowała w Klątwach koło Tyszowiec na Zamojszczyźnie jako Stanisława Bartosiewicz. Działa w bardzo unikatowej dziedzinie sztuki, jaką jest tkanina artystyczna. No i z tego względu jest to takie oryginalne, ponieważ jest mało artystów, którzy posługują się taką metodą pracy, bardzo efektowną, bardzo się podobającą wszystkim i może prezentować te prace w różnych zakątkach świata. Sława Lone w 1977 roku wyjechała na stałe do Francji, do Paryża. Następnie osiadła z rodziną w małym miasteczku w malowniczej Prowansji. Tam też zaczęła interesować się sztukami plastycznymi. Początkowo było to malarstwo olejne i akwarela, a następnie tkanina artystyczna, która jest jej pasją do dziś. Najpierw trzeba było wyjechać do Francji, żeby się zapoznać z dorobkiem artystycznym Francji i żeby być w tej atmosferze tego przepychu kolorów, które tam są eksponowane i które właściwie to jest eksplozja kolorów dzięki temu, że jest klimat inny, bo ja mieszkam na Lazurowym Wybrzeżu. Artystka wykonuje tkaniny naścienne o różnorodnej tematyce. Sceny rodzajowe, historyczne, biblijne, metafizyczne, postacie mitologiczne, zwierzęce, widoki miast, motyw ogrodu, martwe natury. Niektóre z prac tworzą cykle. Prezentowane na wystawie dzieła to tylko część dorobku artystycznego Sławy Lone. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie zapraszam w środę o 17:15. Do zobaczenia.